Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przybyłam do Was z dosyć ciekawym filmem. Słuchajcie, ostatnio natknęłam się w drogerii Hebe na coś takiego. Jest to podkład z Hen, Never Be Better Coverage. Nie kojarzy Wam się on z tym podkładem? Mi bardzo. Nie dość, że buteleczki są ultra podobne do siebie, to jeszcze jeden i drugi ma w nazwie Coverage. Ten jest 010, a ten ma kolor 100. Jeszcze tego nie otwierałam, jak widzicie, on jest nadal zapakowany, więc zobaczymy, czy mają podobne kolory. Jeżeli tak, to zrobimy test trwałości i wykończenia, porównanie tych dwóch podkładów. Jeżeli obserwujecie mnie już od jakiegoś czasu, to wiecie, że podkład Catrice totalnie skradł moje serce. Bardzo lubię go używać, jeżeli jadę na jakiś event, jeżeli mój makijaż ma wytrzymać od rana do samej nocy. To jest to podkład dla mnie idealny, nie wysusza mnie jak większość podkładów, które zastygają. Jest super na buzi, nie zastyga do końca, więc nie mam takiego efektu ściągnięcia. Jedynym problemem jest tutaj kolor, bo kolor jest taki dosyć neutralny, a jak wiecie, ja mam skórę dosyć żółtą, więc muszę go mieszać z mikserami z NYXa, więc po prostu nakładam go tylko i wyłącznie na jakieś eventy, kiedy mogę się pobawić trochę z tym makijażem dłużej. I tak powiem Wam, że patrzę teraz na buteleczki i w sumie jest napisane to samo. Tutaj ma lekko zmatowić i ma być taki efekt drugiej skóry. No to teraz zobaczymy, jak się sprawdzi ten podkład. Zaraz Wam przeczytam, co on tutaj ma napisane. Ale Never Be Better Coverage Invisible Liquid Makeup. Płynny podkład mocno kryjący, długotrwały, skutecznie maskuje niedoskonałości cery bez efektu maski. Zobaczymy. Zapewnia jednolite, wysokie krycie i pozwala je stopniowo zwiększać. Wygładza i kontroluje nadmiar wydzielanego sebum. Tutaj mamy 30 ml i płacimy tak plus minus od 27 do 36 zł. A tutaj było na stronie Hen napisane, że płacimy za ten podkład za 35 ml, czyli za troszkę więcej, płacimy 36 zł. Tak, od producenta jest taka informacja. Także ceny mamy podobne. Tu zaraz zobaczymy porównanie kolorystyczne. Tak wygląda kolor podkładu Hen. I zaraz obok zobaczymy, jak wygląda Catrice. Na górze mamy Catrice, pod spodem mamy Hen. Zaraz poczekam chwilkę, je rozsmaruję i po kropelce zrobię jeszcze raz, żeby zobaczyć, jak oksydują. Także ja je rozetrę teraz. Także Hen jest odrobinkę ciemniejszy, odrobinkę bardziej ciepły. To mi się podoba akurat. Także będziemy mogli zrobić je na dwóch połówkach twarzy test. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, bo ja jestem bardzo ciekawa, czy formułą też się te podkłady różnią, czy się różnią kryciem, w który lepiej zainwestować, w który lepiej pójść, bo wiem, że podkłady właśnie te HD z Catrice niektórych zapychają i może akurat ten Hen będzie odpowiednim zamiennikiem. I tutaj macie porównanie, na górze mamy Catrice roztarty, że tak powiem zastygnięty, i obok Catrice niezastygnięty. Tutaj mamy Hen zastygnięty, niezastygnięty. Zobaczcie, nie wiem, czy to będzie na kamerze widać, Catrice delikatnie mocniej zmienia kolor, oksyduje, bo w ogóle Catrice ma to do siebie, że on lekko z takiego beżowo-żółtego zmienia się w beżowy, a czasem nawet i w beżowo-różowy. To widać szczególnie na żółtych tonach skóry. Także teraz zwilżę swoją gąbeczkę i na tą stronę nałożę podkład z Hen, a na tą stronę nałożę Catrice. Na twarzy, tak jak przy okazji każdego testu, zawsze mam twarz posmarowaną kremem jakiś czas wcześniej. Nie używam żadnej bazy, bo na co dzień nie używam żadnej bazy i uważam, że to jest fair w stosunku do podkładu, że mu tak jakby nie pomagamy. Po prostu sprawdzamy, jak podkład się będzie trzymał na buzi bez żadnego primera, który dodatkowo zwiększy trwałość tego produktu. I ja mam dzisiaj gąbeczkę z Moja i po prostu ludzie, powiem Wam, że to jest cudowna gąbka, jest naprawdę mega miękka, kosztuje około chyba 30 zł w Contigo i jest naprawdę świetna. Jest dużo bardziej miękka niż ta z Real Techniques, którą po prostu wyrzuciłam od razu, jak tylko to zmoczyłam, zobaczyłam, jak miękka ta gąbka jest. Widzieliście też mój problem, jeżeli oglądacie mojego snapa z gąbką z NYXa. Jak kojarzycie pewnie, ja zawsze mocno chwaliłam te gąbki z NYXa, zawsze je uwielbiałam, a ostatnio kupiłam gąbkę i po prostu, nie wiem, czy po prostu jakiś felerny egzemplarz mi się trafił, czy teraz taka nowa kolekcja jest na przykład tak jak z tych Real Techniques. No dobra, ale koniec gadania, najpierw chcę nałożyć podkład z Catrice, żeby pokazać Wam jego krycie i później porównać
do niego ten podkład z hen. No bo na początku miała właśnie ten podkład, a teraz ten jest nowością, więc będę porównywać go do tego starszego jednak. Biorę jedną pompkę. Na razie bez żadnego korektora, zobaczymy jak krycie, w ogóle ten podkład ma cudowne krycie. Jak go znacie, to wiecie, że on po prostu przykrywa praktycznie wszystko, wszystkie zaczerwienienia, przebarwienia, wszystko. I będę nakładać jedną stroną gąbki, a drugi podkład drugą stroną gąbki. Ten podkład idealnie zakrył mi nawet moje niedoskonałości, bez żadnej potrzeby używania korektora. Ładnie wszędzie docierać, można tą gąbeczką też z tym podkładem, on wszystko pięknie przykrywa. Tutaj tylko delikatnie widać taki jakby cień od tego tak zwanego pryszcza, a tak to pięknie mi wszystko przykrył, zobaczcie. Bez pudru nawet ma takie lekko matowe wykończenie, także dla mnie to jest po prostu podkład idealny na wyjścia. Teraz biorę podkład z hen, też go na dłoń nałożę i odwracam gąbkę, będę nakładać czystą stroną. Jedna pompka to tu zdecydowanie znacznie mniej, bo ta pompeczka jest też jakaś taka mniejsza. Także nakładam dwie pompki i wychodzi mniej więcej tyle, co jedna pompka z Catrice. Mają bardzo podobną konsystencję. Bardzo ładnie się rozprowadza ten podkład. Zobaczcie, mam czerwonego pryszcza i po czerwonym pryszczu. Tutaj jest czerwony pryszcz i po czerwonym pryszczu. Jak ja lubię takie podkłady, wiecie? Dobra, tutaj jakoś trzeba to wyrównać. Jednak mam wrażenie, że ten Catrice jakoś tak jest mniej wodnisty. Ten jest taki znacznie bardziej płynny, tak mam wrażenie. I ma też chyba troszeczkę słabsze krycie niż ten z Catrice'a. O, zobaczcie, on jest bardziej wodnisty, on mi już zaczął spływać po dłoni. Także troszeczkę ta formuła się jednak różni. Tutaj spróbuję zbudować nim krycie. Ten od razu się taki zrobił alamatowy, ten jest jednak taki satynowy, ma satynowe wykończenie. I z tym budowaniem tego krycia to tak średnio bym powiedziała. Bo ten pryszcz mi nie chce zniknąć. I tak prezentują się te dwa podkłady. W porównaniu temu jeszcze chwilkę dam, bo wiadomo, ten już zdążył zastygnąć. Temu jeszcze damy chwilkę i zaraz wam pokażę, jak wyglądają po zastygnięciu oba. Dobra, kochani, minęło kilka dosłownie minut. I tak teraz sobie patrzę, jak już to wszystko zastygło, że ten hen ma jednak odrobinkę delikatniejsze krycie. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale tutaj delikatnie przyśwituje mi czerwień, ale to nic, bo i tak się w tym miejscu kładzie korektor, więc pewnie jak go położę, to wszystko się zakryje. I jednak ten podkład ma bardziej świetliste wykończenie, bardziej takie właśnie satynowe, a ten ma bardziej właśnie taki mat, jak tutaj przyśwituje właśnie tylko ta jedna niedoskonałość tu, a na tym drugim delikatnie tu i ta czerwień policzka. Dosłownie bardzo, bardzo delikatnie, ale ja to widzę w lusterku. A ja tak jestem zadowolona z krycia, bo ciężko przykryć taką zaognioną czerwień. Także całkiem fajnie te podkłady wyglądają. Nie różnią się za bardzo między sobą, jak tak patrzę w odbicie. Nie wiem, może wy to inaczej odbierzecie, bo kamera też inaczej rejestruje takie rzeczy. Równie dobrze mogłabym go nie przypudrować, po prostu wyjść tak jak jestem, bo nie klei on się w ogóle do skóry. Ani jeden, ani drugi nie zostawia mi ani trochę podkładu na dłoniach. Także ja tutaj przypudruję wszystko, tak samo po dwóch stronach, nałożę bronzer, rozświetlacz, zrobię makijaż. Pokażę się wam, jak to wygląda po godzinie czy po kilku godzinach. I oczywiście zrobię też test trwałości. Spróbuję te podkłady ponosić na buzi od 7 do 8 godzin. Zobaczymy, ile to mi zajmie. Aktualnie mamy godzinę 11:15. No to na razie tyle. Ja zaraz do was wrócę w pełnym makijażu. Tak wygląda makijaż, który zrobiłam. On będzie oczywiście na moim Instagramie, także jeżeli wam się podoba,
to link będziecie mieli w opisie. Z okazji 8000 też zrobiłam nowy film, bo jak wiecie albo nie, to ostatnio pojawiła się już liczba 8000 subskrybentów tutaj na kanale, więc postanowiłam, że czas zrobić jakiś konkurs. A że tutaj YouTube nie bardzo pozwala na zrobienie konkursu, to zrobię go gdzie indziej, ale też nie na Instagramie i nie na Snapchacie, na innej aplikacji, takiej jeszcze mało znanej. I do wygrania będzie paleta z NYXa, mam nadzieję, że Wam się podoba ta opcja. No, następny film właśnie będzie z konkursem, także no, bądźcie na bieżąco. Ten makijaż mam już na sobie, zaraz Wam powiem, która jest godzina. Jest godzina 16, także mam go już na sobie 5 godzin. Poszłam, porobiłam coś w kuchni, zrobiłam ten makijaż, nagrałam jeszcze jeden film, także trochę już właśnie w nim, że tak powiem, pochodziłam. I na razie trzyma się bez zarzutów, bardzo miło mi się rozprowadzało produkty i na jednej, i na drugiej stronie, nie miałam żadnych problemów. Korektor się wtapiał bezproblemowo, wszystko ładnie się trzyma. Jak Wam się podoba w ogóle? Dajcie mi znać, w komentarzach mi napiszcie, która strona Wam się bardziej podoba. Potrzymam go jeszcze 3 godziny i przyjdę do Was z efektami końcowymi. Dobra, kochani, wracam. Jest godzina ciut po 18. Makijaż trzyma się tak. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać w kamerze. No to ja teraz zerkam z bliska z lusterkiem, jak tutaj wszystko wygląda. Pięknie podkład się trzyma, nie powchodził w załamania tutaj, wiecie, przy nosie, nie pomarszczył się, nie zważył, nie ściastkował, nigdzie nie zszedł. Tutaj mi się ten sen delikatnie zaczął wyświecać, ale to nie jest nic takiego mocno zauważalnego. Jeden i drugi podkład pięknie kryje, jak widzieliście, podkład z Hen ma trochę delikatniejsze krycie, bo jest trochę bardziej wodnisty. Jak widzieliście też, nie używałam korektora ani tu, ani tu, nie był on potrzebny, podkłady sobie świetnie poradziły z każdym zaczerwienieniem, z każdą niedoskonałością, bardzo łatwo mi się na nich rozprowadzało produkty. Nie musiałam dużo pudrować, bo przypudrowałam tak naprawdę sfery tylko pod oczami i tutaj w tym miejscu, gdzie u mnie się akurat ta sfera delikatnie przytłuszcza. Jeżeli chodzi o kolor, to wolę ten podkład z Hen, aczkolwiek na twarzy, jak widzicie, nie widać zbyt wielkiej różnicy tak naprawdę. Często też pytacie, czy mnie Catrice zapycha. Ciężko mi powiedzieć, bo ja tego podkładu nie używam na dzień. Co do Hen, ciężko mi się odnieść, no bo też nałożyłam go dzisiaj pierwszy raz. I pierwsze wrażenie jest cudowne, pięknie się wtopił w cerę, ale z tym zapychaniem no to nie mogę Wam na razie nic powiedzieć. Ewentualnie mogę Wam napisać, jeżeli coś by się zmieniło. Oczywiście to napiszę Wam w komentarzu na dole, w opisie też. Patrząc na cenę, naprawdę w takiej cenie ciężko mi znaleźć podkłady tak dobre. Na przykład wiem, że większość z Was też lubi Revlona podkłady. Ja niestety nie mogę ich używać, bo dla mnie są za bardzo wysuszające. Pamiętajcie, jeżeli ja robię recenzję podkładów, to też musicie zwrócić uwagę na to, że mam skórę bardzo suchą. I jeżeli ktoś ma skórę tłustą, to nie oczekujcie, że ten podkład czy jakikolwiek inny, który ja polecam, będzie dla Was tak samo świetny jak dla mnie. Także bierzcie to pod uwagę. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie znać, czy macie któryś z tych podkładów, czy testowaliście dwa, czy jeden, który wolicie, jakie macie kolory, jakie macie spostrzeżenia o tych podkładach. I ja bardzo lubię czytać Wasze komentarze, jak mi piszecie, że na przykład mam cerę tłustą, on był dla mnie super. Albo na przykład mam cerę mieszaną i on był dla mnie beznadziejny. Lubię czytać każdy taki komentarz, bo ja wtedy, jeżeli ktoś się mnie pyta, czy ten podkład będzie dobry dla cery takiej i takie, to ja mogę powiedzieć wtedy, tak, że wiem z opinii ludzi, że dla takiej cery może się sprawdzić, albo może się nie sprawdzić i tak dalej, także też będę Wam bardzo wdzięczna za wszystkie opinie na temat tych podkładów pod tym filmem. No, także ja kończę ten film. Dzięki bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się ten film podobał i piszcie mi też w komentarzach, jakie następne podkłady chcecie zobaczyć. Dzięki bardzo za oglądanie. Mua! Buziaki!